Jak spędzano święta na Mazowszu? Z myślą o bezdomnych w tym wyjątkowym czasie. Czuć świąteczny klimat. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Mazowsze to wyjątkowy region pełen różnorodnych zwyczajów związanych ze świętami. Można je lepiej poznać, odwiedzając na przykład mazowieckie muzea i teatry, które w tym czasie szykują wyjątkowe bożonarodzeniowe propozycje. O świątecznych tradycjach w naszym regionie opowiedzą również bohaterowie tego materiału. Jak obchodzono święta w przeszłości? Czy Mazowsze ma swoje własne świąteczne tradycje? O tym można się przekonać, m.in. odwiedzając marszałkowskie muzea i skanseny. Choinkę nie ubierało się dużo wcześniej, tylko choinkę ubierało się przed wieczerzą wigilijną, no i oczywiście ozdobami, które były przygotowywane przez domowników z takich tradycyjnych materiałów jak słoma, do łańcuchów, bibuła. Powszechna dzisiaj świąteczna choinka w okresie międzywojennym w chłopskich chatach na Mazowszu była jeszcze rzadkością. Była natomiast znana już u Olendrów nadwiślańskich osadników. Oni swoje zielone drzewko zdobili m.in. jabłkami, orzechami, włoskimi piernikami, a także ozdobami wykonanymi z papieru. A co pojawiło się na wigilijnym stole? Jeśli popatrzymy na to, co jedli romantycy, to znajdziemy na ich stołach przede wszystkim mnóstwo ryb, a także w czasie świąt Bożego Narodzenia, już po Wigilii, bardzo dużo dziczyzny. Pierogi z kapustą, z grzybami, kapusta z grzybami, czasami też z grochem, z fasolą. Były to rwaki, czyli takie kluski, były też barszcz czerwony. Okazuje się, że Mazowsze czerpało i mocno inspirowało się kulturami regionów ościennych. Na wschodzie mieliśmy wpływy Podlasia, na południu Małopolski, na zachodzie i północy bardziej wpływy z Kujaw, dlatego troszeczkę te obrzędy i tradycje różniły się w zależności od części Mazowsza. Odwiedziny w mazowieckich muzeach to nie tylko okazja do zapoznania się ze świątecznymi zwyczajami, ale także możliwość wzięcia udziału w warsztatach, koncertach i innych wydarzeniach uświetniających ten wyjątkowy czas. W dworze Spieczysk zapraszamy Państwa do obejrzenia wystroju wigilijnego, a w chałupie z Alojzowa spotkamy się z pierwszym dniem Bożego Narodzenia, więc inne potrawy, inny wystrój. I oczywiście jeszcze będzie można zobaczyć nam w chałupie z Jastrzębi drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli święto świętego Szczepana. I tam również pojawiają się kolędnicy. Wystawa Boże Narodzenie na Mazowszu to propozycja, którą prezentujemy aż do końca lutego 2023 roku. Jej doskonałym uzupełnieniem i wzbogaceniem jest także wystawa prezentująca szopki betlejemskie. Mamy opowieść o tradycjach świąt Bożego Narodzenia, a także prowadzimy warsztaty. One są głównie dedykowane do szkół. Dzieci podczas tych warsztatów wykonują tradycyjne ozdoby choinkowe. Są to m.in. anioły z bibuły, z krepiny, także anioły wykonywane z słomy kukurdzianej. Pozostaje nam życzyć owocnego zwiedzania i wesołych świąt. Dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i życzenia. Tak wyglądało spotkanie dla osób, które w tym roku nie mogą usiąść do wigilijnego stołu we własnych domach. W siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej zostały także rozdane paczki dla najbardziej potrzebujących. W czwartek w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej przy ulicy Kościelnej odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i w kryzysie bezdomności. Życzenia przybyłym złożył ksiądz Karol Piłat, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej. Czas Bożego Narodzenia to święto najbardziej radosne, rodzinne, gdzie powinna być ta nasza miłość, radość i pokój, który przynosi nam Jezus Chrystus. I dla tych osób wiadomo, że nie,
wszystkie te osoby dzisiaj stać na to, żeby przygotować sobie takie święta, żeby zasiąść do wspólnego stołu. Często te osoby z niewłasnej winy znajdują się w kryzysie i bezdomności, i z problemami materialnymi. Dlatego Caritas przygotowało dzisiaj Wigilię, którą zasiądziemy do tego stołu. Caritas przygotował także świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących w naszym mieście oraz w całej diecezji. W paczkach znalazły się m.in. takie artykuły jak śledzie, karpie, barszcz czerwony, uszka czy inne podstawowe produkty, które powinny być na wigilijnych stołach. W całej diecezji wydaliśmy ponad 850 paczek. Tu w samym Radomiu dzisiaj wydamy te paczki, około 300 paczek tutaj u nas na ulicy Kościelnej, ale też na ulicy Grzybowskiej, gdzie już paczki są wydawane właśnie w tym czasie i tam też osoby, które korzystają z naszej dodajni, otrzymają takie paczki. A wydawane paczki były też i w Opocznie, i w Skarżysku, i w Starachowicach, miejscach, gdzie mamy swoje placówki Caritas. Aby dostać paczkę, trzeba było się wcześniej zapisać. Warunkiem było ukończenie 60 roku życia, a dochód nie mógł przekraczać 1300 zł na osobę w rodzinie. Wśród nocnej ciszy, Trzej Królowie jadą czy uciekali. To tylko niektóre z utworów, jakie zostały zaprezentowane podczas 24 radomskiego spotkania z kolędami i pastorałkami. Przesłuchania konkursowe odbywały się od 14 do 16 grudnia w Domu Kultury Idalin w Radomiu. Zaś koncert nominowanych do koncertu galowego odbył się w niedzielę 18 grudnia w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Radomskie spotkania z kolędami i pastorałkami pod hasłem "W hołdzie księdzu biskupowi Janowi Chrapkowi" są jednocześnie eliminacjami do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Radom jest jednym z 40 ośrodków eliminacyjnych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Przez 3 dni, środa, czwartek, piątek, jurorzy przesłuchiwali 69 tak zwanych podmiotów wykonawczych, czyli solistów, duety, tercety, chóry, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne. Wśród wyłonionych 11 najlepszych pod względem merytorycznym, 7 wykonawców, trudno mi jest jeszcze powiedzieć kto, otrzyma bilety do reprezentowania naszego festiwalu na finale w Będzinie. Gościem specjalnym wydarzenia była Monika Urlik, uczestniczka m.in. The Voice of Poland, Bitwy na głosy czy 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W Zespole Szkół Muzycznych odbyło się przedstawienie świąteczne pod tytułem Nasza Kolęda, w którym wystąpili uczniowie klas trzecich. Na scenie zaprezentował się także chór szkolny. Każdy z uczniów miał swoją rolę. Była Maryja z Józefem, pasterze, Trzej Królowie oraz aniołki i diabełki. Na dużej scenie zaprezentował się również chór szkolny, śpiewając polskie kolędy. Przedstawienie świąteczne to tradycja Zespołu Szkół Muzycznych. W tym roku uczniowie klas trzecich zaprezentowali spektakl pod tytułem Nasza Kolęda. Dzieciaki są cudowne, wspaniałe, za chwilę pięknie zagrają, są zestresowane. Będzie to przedstawienie słowno-muzyczne, to znaczy będzie dużo piosenek, słowa, ruchu. W tym roku wykorzystujemy w tym przedstawieniu lalki, będą to kukiełki, no i też mówimy o pewnych sprawach, które nas dotyczą, właśnie związane ze świętami. Przedstawienie świąteczne było zwieńczeniem 2022 roku dla Szkoły Muzycznej. Trudny rok, dlatego że blisko przez 2 lata byliśmy izolowani poprzez sytuację pandemiczną, dzieciaki z ogromnym oczekiwaniem wróciły do szkoły i to jest czas, w którym znów te relacje na nowo się odbudowują. Dyrektor Szkoły Muzycznej z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył wszystkim życzenia. Na pewno będziemy sobie życzyć spokoju, refleksji, także wypoczynku, ale przede wszystkim otwarcia naszych serc nie tylko w te dni, ale w każde dni kolejnego Nowego Roku, bo nie chciałbym, abyśmy się oddalali od siebie, a otwierali nasze serca, bo ludzkość troszkę się gubi. Zapominamy o tym, że żyjemy tu, my wszyscy, nie tylko w tej małej społeczności, ale na całym świecie. Żyjemy dla siebie. Uczniowie do szkoły i nauki wrócą po nowym roku. Jakub Urbański, lider i wokalista grupy Playboy, skolędował z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach. To była wyjątkowa chwila.
Lider grupy Playboys w Chłowicach pojawił się na zaproszenie Waldemara Trelki, starosty radomskiego. Przed nami przede wszystkim dobre rytmy i dobra atmosfera, dobry klimat. Święta się zbliżają. Jakub Urbański mimo napiętego terminarza znalazł czas na spotkanie ze społecznością szkolną w Chłowicach. Jak zaznaczył, nigdy nie odmawia udziału w tego typu inicjatywach, które przypominają mu młodzieńcze lata i początki muzycznej kariery. Podczas koncertowania usłyszeliśmy takie kolędy jak Cicha Noc, Lulajże Jezuniu czy Wśród nocnej ciszy. Kolędy to utwory, których nie można przekombinowywać. Trzeba je po prostu zaśpiewać tak, jak byliśmy uczeni praktycznie od małego dziecka. Dlatego ja dzisiaj tutaj na pewno nie będę wirtuozem, nie będę wiele kombinował. Będziemy po prostu śpiewać i kolędować wspólnie, bo takie jest założenie tego koncertu, żebyśmy wszyscy razem poczuli magię zbliżających się świąt. Przyjazd Jakuba Urbańskiego był sporym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Trudno było mówić o tym, żeby odbywały się normalne lekcje. Dzieci słuchały zespołu, pytały o to, kiedy pan Kuba przyjedzie, no i czekały wszystkie w oknach, aż przyjechał. Najlepszym potwierdzeniem tego zainteresowania była duża frekwencja. Po wspólnym kolędowaniu Urbański wspólnie z uczniami zaśpiewał jeden ze swoich utworów, a także rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Świąteczna i bardzo rodzinna atmosfera zagościła w publicznym przedszkolu nr 11 w Radomiu. Podopieczni placówki wraz ze swoimi wychowawcami zaprosili rodziców do wspólnego kolędowania i obejrzenia bożonarodzeniowych jasełek. Przewspaniałe, zawsze dzięki jasełkom możemy poczuć tę atmosferę świąt. A czy wy lubicie święta? Tak! A co najbardziej w tych świętach lubicie? Prezenty! Ja też lubię prezenty, słuchajcie. Matka Boska jest cudowna. Tak, tak. Święty Józef, proszę bardzo, też się dzielimy pokładem. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.